Przedszkole miejskie z oddziałami integracyjnymi numer 21 w Gliwicach świętowało jubileusz 70-lecia istnienia. Z okazji tak imponującej rocznicy dyrekcja oraz pracownicy placówki wraz z podopiecznymi przygotowali uroczyste obchody. Jubileuszowa gala artystyczna miała miejsce w auli Centrum Edukacyjnego imienia świętego Jana Pawła II. Podczas pierwszej oficjalnej części odbyły się przemówienia, przywitanie przybyłych gości oraz składanie życzeń i podziękowań. Zastępca prezydenta miasta Gliwice Krystian Tomala przeczytał i przekazał na ręce dyrektor placówki list gratulacyjny prezydenta miasta Gliwic Zygmunta Frankiewicza. Wspaniale to przedszkole funkcjonuje. Realizują tutaj pracownicy wiele ciekawych, różnych projektów i tą swoją pracą udowadniają, że wychowanie przedszkolne może być na wysokim poziomie. Poza tym oczywiście swoją pracą budują prestiż wychowania przedszkolnego w mieście. Główne kierunki naszej pracy to integracja, a więc integracja dziecka z dysfunkcją rozwojową w środowisku dzieci zdrowych, ekologia, wczesna edukacja ekologiczna małego dziecka oraz wychowanie przez sztukę. Natomiast głównym naszym zadaniem, tak jak większości placówek wczesnej edukacji dziecka, więc przedszkoli, to jest podążanie za dzieckiem, wspieranie go w jego rozwoju i to jest główny cel naszych działań. W drugiej części gali przedszkolaki z wszystkich grup przedszkolnych prezentowały specjalnie przygotowane na tą okazję występy artystyczne, przenosząc widownię w świat baśni, bajek oraz filmów animowanych. Mimo tak wielu osiągnięć oraz okrągłej rocznicy istnienia przedszkole wciąż skutecznie realizuje wyznaczane cele oraz planuje kolejne przedsięwzięcia, których celem jest wszechstronny rozwój i uśmiech na twarzy małych podopiecznych. Pozyskaliśmy kolejny budynek, a więc powiększamy swoją bazę. Będą dodatkowe oddziały, dodatkowe gabinety specjalistyczne. Myślę, że ta aktywność przy tym zespole, który posiadam, a są to osoby niesłychanie zaangażowane, niesłychanie kreatywne, i ten poziom pracy tylko przy takim zespole mógłby być zrealizowany.